stacja Wałbrzysza. Stacja Plac Wilsona.
Następna stacja, ratusz Arsenał. Politechnika.
zbudowane, ale... No właśnie. No. Ale nie ma. Tylko po polsku, po angielsku. Troszkę dalej ode mnie. Następna stacja Pole Mogotowskie. Po 28 latach pracy i przejechaniu blisko 2,5 miliona kilometrów rosyjskie pociągu spadł, przejeździł w Warszawskim metrze, teraz trafił na Nautę, dokładnie do Kijowa. Jest to rezultatem ustaleń, które na początku tego roku zawarł prezydent Warszawy z meru Kijowa i zgodnie z tego ustaleniami 60 wagonów, statków wagonów rosyjskich polskiego metra trafił właśnie na użytek ukraińskiego metra. Jak zapewniają przedstawiciele warszawskich władz, ma to na celu przede wszystkim wsparcie walczących z Ukrainą. Tutaj jestem w takim miejscu, gdzie jest rządu. Ale to nie oznacza, że warszawskie metro w ogóle nie będzie miało już radzieckich składów. Otóż tak, jeszcze pozostanie 50, dokładnie 12 pociągów. Następna stacja Ursynów. Mają sobie urok taki
starszej technologii. I na koniec uważasz, że to dobra decyzja, że one będą na Ukrainie jeździły? Na pewno, ponieważ są w naprawdę dobrym stanie, a szkoda by było je wysyłać na złom, a do tego na złomie by ledwo ktokolwiek wysłali. Kiedyś tam sobie policzyłem, że tak naprawdę za sprzedaż tego wszystkiego na złomie by pewnie mógł być nowy wagon, a nie nad mniej niż jeden nowy wagon. I to nie mówię co. Następna stacja. Dobra, wagon, więc według mnie to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Może tak się zastanowałeś, nie? Nie, no to proszę, w ogóle nie powinnaś
Thank you.